Baby! Wy ludzie tych pogróżek nie kupujta i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. W poprzednim odcinku mówiliśmy o drodze Janusza Wójcika do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Początki jego trenerskiej kariery, igrzyska olimpijskie w Barcelonie czy feralny sezon 92-93 z Niedzielą Cudów na czele. To wszystko znajdziecie w pierwszej części. Dzisiaj zapraszam na prawdziwy futbol bez cenzury, czyli na najczarniejszy okres w życiu wójta. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym was poinformować, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Gaminate, producent jedynego napoju izotonicznego bez cukru. Jeśli czujecie się wyczerpani po wysiłku fizycznym, z ratunkiem przychodzi Gaminate Hydration, najlepiej nawadniający napój na rynku. Dostarczy wam niezbędne 6 elektrolitów, na przykład takie jak sód czy potas, ale także 13 witamin, po czym następnie wyrówna jeszcze ciśnienie izotoniczne. Wielkim atutem jest także fakt, że Gaminate Hydration posiada bardzo niski ładunek kaloryczny oraz taką samą osmotyczność, co na przykład krew, przez co można go nazwać jedynym izotonikiem typu 0 na świecie. Dostępny jest w 3 różnych wariantach smakowych, takich jak owoce egzotyczne, cytryna i malina. Link do zakupu znajdziecie w opisie, a korzystając z kodu FOODBREAK zyskujecie 10% zniżki na całe zamówienie. Wójcik od początku pracy z reprezentacją tak naprawdę miał podgórkę. Po pierwsze, prezes Dziurowicz, niezadowolony, że został niejako zmuszony do takiego wyboru selekcjonera, umieścił w sztabie jako asystenta Edwarda Lorenza. Od początku przekonywano, że ten może wręcz sabotować pracę Wójcika, gdyż sam kandydował do roli selekcjonera. Wójt zupełnie zresztą nie szanował swojego asystenta, nazywając go pogardliwie Edek z Krainy Kredek. Na pierwszej konferencji prasowej musiał też tłumaczyć się z sytuacji z przeszłości, gdy u 3 piłkarzy kadry olimpijskiej wykryto rzekomy doping. Próbki B oczyściły wszystkich zarzutów, ale latami spekulowano, że wyniki powtórzonych badań sfałszowano. Mimo tego, że teraz prowadził najpoważniejszą drużynę w kraju, nie zaprzestał swoich kontrowersyjnych metod motywacyjnych. Na przykład na zgrupowaniu przed meczem z Anglią w eliminacjach Euro 2000 ustawił piłkarzy w rzędzie i nakazał im wyszczerzyć zęby, by mógł zobaczyć, który ma największą przerwę między jedynkami. Gdy znalazł odpowiedniego kandydata, wydał mu instrukcję walki z jednym z Anglików. Misiu, siknij mu śliną między oczy na dzień dobry, niech się boi. Innym razem przed towarzyskim meczem z Hiszpanią zastosował nietypową metodę wyboru bramkarza. Kandydatów miał 2, Adama Matyska i Jerzego Dudka. W przeddzień stanął przed nimi mówiąc: panowie, jutro gramy ważny mecz. Nie mogę się zdecydować, którego z was wystawić. Dlatego postanowiłem. Po czym nagle przerwał, głośno krzycząc: bu! Dudek wzdrygnął się, a Matysek stał nieporuszony, więc to on następnego dnia zagrał od początku. Wójcik celu nie osiągnął, reprezentacja nie awansowała na Mistrzostwa Europy, choć do samego końca walczyła w trudnej grupie z Anglią i Szwecją. Polski Związek Piłki Nożnej skorzystał oczywiście z pretekstu, by zwolnić uciążliwego selekcjonera. W Pogoni Szczecin, gdzie po odejściu z reprezentacji objął funkcję menedżera zespołu, popadł szybko w konflikt z jednym z tureckich doradców Sabri'ego Bekasa, ówczesnego właściciela klubu. Użył nawet wobec niego słów: idź kozy paść w Turcji. Ze Szczecina odszedł już po roku, ale tylko ze względu na brak porozumienia w warunkach dotyczących dalszej współpracy. Przeniósł się do Śląska Wrocław, który ratować miał od spadku. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska zdołał utrzymać się w lidze, ale większą zasługę od trenera mieli klubowi działacze, którzy ustawili decydujące spotkania. Skonfliktowany z samym szefowstwem klubu, Wójcik odszedł po sezonie i znów wyjechał z Polski, tym razem na Cypr. Przygoda Wójcika z Anortozisem była krótka, ale oczywiście nie
obyło się bez komplikacji. Trener sprowadził do klubu trzech polskich piłkarzy: Wojciecha Kowalczyka, Radosława Michalskiego i Sławomira Majaka. Jak to bywało w tamtych czasach, w naszej piłce polskie trio niejednokrotnie bawiło się przy napojach wyskokowych. Od czasu do czasu dołączał do nich sam trener. Sprawiło to, że gdy Wójcika pożegnano ze względu na nie najlepsze wyniki, w jednej z gazet napisano, że został dyscyplinarnie zwolniony za pijaństwo. Wójcik wpadł do redakcji kopiąc drzwi i zrobił dziennikarzom awanturę. Po przygodzie na Cyprze Wójcik zaliczył jeszcze epizod z prowadzeniem kadry Syrii, po czym wrócił do kraju na najczarniejszy etap swojej kariery. Objął wówczas w czasie sezonu 2003-2004 drużynę świtu Nowy Dwór Mazowiecki, która stała się jednym z symboli afery korupcyjnej w polskiej piłce. Wójcik miał pomóc świtowi utrzymać się w ekstraklasie. Drużyna walczyła o osiągnięcie celu do samego końca, niestety nie tylko na boisku, a właściwie głównie poza nim, gdyż z aktu oskarżenia w sprawie wynika, że Wójcik zatrudniony został tylko po to, by dzięki swoim kontaktom niemal dosłownie kupić utrzymanie. Sam trener miał po objęciu posady powiedzieć prezesowi Wojciechowi Szymańskiemu: tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Bilingi telefoniczne z czasów pracy Wójcika w świcie pokazują, że zaledwie od kwietnia do czerwca 2004 roku 333 razy rozmawiał z fryzjerem. W sensie takim, że mówię, nie krzywdź nas, nie róbcie nam po prostu, bo widzicie, że tu jest dupa kompletna, że to nie jest tam ten klub, gdzie są układy przez PZPN płynące, bo wszystko szło przez PZPN. Nie ma takiej siły, nie ma takich pieniędzy w ogóle na to, żeby cokolwiek robić. Ja powiedziałem, określiłem to, świtu Nowy Dwór nawet nie dopuszczono do stołu, gdzie był rozgrywany poker. Drużyna świtu działała dwutorowo. Korumpowali sędziów i obserwatorów, ale także piłkarzy z ekipy przeciwnej. Zdarzało się, że Wójcik osobiście dzwonił do arbitrów. Mimo tych wszystkich działań świt spadł z ligi, a trener odszedł z klubu. Później przez krótki czas pracował jeszcze w Zniczu Pruszków i Widzewie Łódź. Łódzki zespół poprowadził w 2008 roku tylko w czterech kolejkach kończących. Otrzymał tam misję uratowania klubu przed miejscem spadkowym z ekstraklasy, które oznaczałoby konieczność gry na trzecim poziomie rozgrywkowym. Na Widzewie ciążyła już bowiem karna degradacja za korupcję. Wójcik w tym krótkim czasie zasłynął przede wszystkim popisem, jaki urządził przy ławce rezerwowych w wyjazdowym meczu z Groklinem Grodzic Wielkopolski. Przy okazji wyszło na jaw, że Wójcik nie zdążył nawet za bardzo poznać swoich zawodników, skoro planując zmianę powiedział do swojego asystenta: całkowicie nie pamiętając nazwiska Stefano Napoleoniego. Wójt nie dał rady uratować Widzewa przed spadkiem. Przegrał nie tylko z Groklinem, ale także później z Zagłębiem Sosnowiec w Łodzi i na kolejkę przed końcem po remisie z Koroną stracił szansę na utrzymanie. To jest przerażające, no ale ja nie stoję w tej bramce. Ja tego faceta, przepraszam, nie przygotowywałem przez kilkanaście miesięcy do tego, aby on wyszedł do bramki i w przerwie mówi, że on chce zejść z bramki. No to przecież to ręce opadają w tym momencie, naprawdę. Trudno się nie zgodzić, bo to, co zrobił bramkarz Widzewa, nie wymaga żadnego komentarza. Przed spadkiem do drugiej ligi Widzew uratowało tylko zamieszanie dotyczące karnej degradacji, która w życie weszła dopiero rok później. Po takim zakończeniu sezonu Janusz Wójcik oczywiście nie pozostał w Widzewie. Ławkę trenerską zamienił z kolei na ławę oskarżonych. Kilka miesięcy po epizodzie w Łodzi został bowiem zatrzymany przez policję w związku z aferą korupcyjną w polskim futbolu. Były trener usłyszał 11 zarzutów dotyczących ustawienia 8 meczów świtu w czasie, gdy był jego trenerem. Co ciekawe, gdy toczyły się przygotowania do procesu, Wójcik zaliczył jeszcze krótki epizod w zespole Al-Naida z Omanu. Ostateczny wyrok w sprawie wydano dopiero w październiku 2014 roku. Wójcik został uznany za winnego i skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 66 tysięcy złotych grzywny. Choć przyznał się do zarzutów, to umniejszał swoją rolę w procederze korupcyjnym. Ja nie brałem pieniędzy, nie zarabiałem na tym jak inni, ale wiedziałem o tym wszystkim. Wiedziałem o tym, kto, gdzie, jak. Wiedziałem wcześniej nawet o tym, że na przykład, jak pan mówił o świcie Nowy Dwór,
to wiedziałem o tym, że inny mecz się toczy gdzieś i że on już jest zrobiony. Podobnie wypowiadał się anonimowo jeden z jego znajomych, twierdząc: Janusz miał sporo za uszami, jeśli chodzi o handel meczami, ale też mam wrażenie, że sporo osób schowało się za jego plecami. On został twarzą procederu, a inni umoczeni lansowali się w telewizji i udawali sprawiedliwych. Ja nie mówię, że ja nie miałem nic wspólnego. Jak wiedziałem, to już miałem, bo powinienem w tym momencie powiadomić tam organa i tak dalej, i tak dalej. To było powszechne. Na to przymykał Polski Związek Piłki Nożnej, gdzie korupcja powstała. Nie żaden fryzjer. Fryzjer to jest fryzjer. O, on tylko może obciąć pana, mnie lekko tam, no i jakbyśmy sobie dali. Ja sobie jaja? Z fryzjera, ja nie, tak. Ja nie robię sobie jaj. Nie ma pan zielonego pojęcia o tym, co było i jak to się wszystko kręciło. Janusz Wójcik zmarł w 2017 roku, a ponieważ przyjęło się, że o zmarłych mówi się dobrze albo wcale, to w informacjach o jego śmierci przypominano przede wszystkim sukces olimpijski z Barcelony. Patrząc jednak obiektywnie, Wójcik był jednym z najbardziej kontrowersyjnych trenerów w polskim futbolu przełomu wieków. I choć oczywiście nie jest kłamstwem twierdzenie, że był barwną postacią, to jednak całokształt jego kariery trudno jest ocenić pozytywnie i już zawsze kojarzyć się będzie z mrocznymi czasami korupcji. Wiesz, jaki był od razu odzew? Że po prostu ktoś mnie pierdolnął baseballem, bo wujo za dużo wie. A jakie wy macie zdanie o postaci Janusza Wójcika, zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zbliżamy się w ogóle do 130 tysięcy. Fajny wynik, dzięki wielkie z tego miejsca. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia.